Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Jestem, żyję, mam się dobrze. Przepraszam Was za to, że była przerwa w nagrywaniu. Zaraz Wam powiem, co u mnie słychać. Ale zanim przejdę do tego, to chciałabym na początku, żebym nie zapomniała, podziękować Wam wszystkim za komentarze, za to, co pisałyście pod ostatnim moim filmem, za wsparcie, za no, tak cudowne słowa. Wiecie, to od razu jakoś inaczej się na pewne problemy patrzy. Ja przeczuwałam, że pojawią się przychylne komentarze, ale ja nie wiedziałam, że będzie ich aż tyle. Nie wiem, to było chyba 150, 170, 180, nie pamiętam, ale ogrom był tych komentarzy. Tak cudownych, tak miłych, takich pokrzepiających, dodających jakiejś takiej siły, wiary i dalszego jakby prowadzenia tutaj tego mojego kanału na YouTubie. Zresztą było wiele takich komentarzy, że nie wyobrażacie sobie YouTube'a bez mnie, że jestem Wam potrzebna, że każde treści, które przekazuję, to są dla Was istotne, nawet te najbardziej błahe. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję. Nie zdążyłam odpowiedzieć na wszystkie komentarze, nie zdążyłam też odpowiedzieć na wszystkie maile, a ich jest naprawdę też ogrom. I powiem Wam, że te komentarze też dodały mi sił w ostatnim tygodniu, bo to nie był dla mnie dobry czas. Ale może zanim jeszcze powiem, co wydarzyło się w tamtym tygodniu, to chciałabym tu wyjaśnić jeszcze tą kwestię związaną z YouTube'em. Ja może źle, bardzo emocjonalnie jakby podeszłam do tego tematu w ostatnim filmie. Nie, tutaj nie ma jakby ze strony YouTube'a żadnych uwag w stosunku do mnie i do tego, co robię, tylko to ja miałam mnóstwo pytań do YouTube'a, bo kiedy zobaczyłam swoje między innymi na przykład statystyki, które od początku października leciały w dół tak drastycznie, więc się zastanowiłam, czym to jest spowodowane. Miałam też kilka takich spraw technicznych do wyjaśnienia i otrzymywałam odpowiedzi, które w jakiejś części wytłumaczyły mi ten stan, ale też tak nie do końca, bo przecież ja jestem aktywna, nagrywałam filmy tak gdzieś do połowy chyba października, sporo było tych filmów i widzę, że one są oglądane i że jest aktywność jakby z Waszej strony, to dlaczego te statystyki tak bardzo mocno spadają? No ale są tam różne obliczenia, różne algorytmy, próbowano mi to wytłumaczyć, ja oczywiście nie do końca to rozumiem, bo no, mój umysł tego nie ogarnia, także no, po prostu musiałam to przyjąć, takie wyjaśnienia, a nie inne. I oczywiście miałam wątpliwości, nadal mam wątpliwości, czy mi się chce, no bo przecież dlaczego tak się dzieje, ale no, tak działa YouTube, on jest jakby dla mnie tak nie do końca zrozumiały i nieobliczalny. To nie jest takie, wiecie, jak mam pracę i ja jestem pewna, bo jestem zatrudniona na etat i wszystko jest w porządku, a tutaj mogą zdarzyć się takie właśnie sytuacje, których ja do końca nie jestem w stanie zrozumieć. Jeszcze zadałam kilka pytań, czekam na odpowiedzi, zobaczymy, jak to będzie. Wasze też pytania były w stosunku do mnie, czy możecie mi w jakiś sposób pomóc. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, wiem tylko, zauważam to, że na wielu kanałach dziewczyny, wszyscy, którzy tworzą tutaj jakieś treści na YouTubie, proszą o właśnie komentarze, o kciukowanie, o włączanie powiadomień, o oglądanie filmów. Może to wszystko, jeśli
tyle osób o to prosi, może to ma wpływ na to, że te dane filmy są gdzieś bardziej widoczne, są eksponowane, są proponowane po prostu przez YouTube. Więc jeśli chcecie mi w taki sposób pomóc, to oczywiście zapraszam też do subskrypcji, bo przeglądając właśnie ostatnio tak dokładnie, dogłębnie moje statystyki, to 50% osób oglądających mnie subskrybuje mój kanał, a druga połowa nie. Więc jeśli możecie, to po prostu subskrybujcie mój kanał, włączajcie powiadomienia, oglądajcie filmiki, kciukujcie, komentujcie i tak dalej. Zobaczymy, czy jeśli z Waszej strony to otrzymam, czy to będzie miało wpływ na to, żeby właśnie te statystyki jednak rosły albo utrzymywały się na stałym poziomie, bo ja nie wiem, że musiałabym nagrywać częściej i wprowadzać jeszcze jakieś bardzo atrakcyjne tematy, to wtedy może rzeczywiście te statystyki po prostu będą windowane gdzieś tam w górę oczywiście. Więc tak, jeszcze raz Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i powiem Wam, że te Wasze komentarze, one pomogły mi w takim dosyć trudnym czasie, który miałam w poprzednim tygodniu. Może tak pokrótce opowiem Wam, bo to jest sprawa związana z moimi problemami zdrowotnymi, z którymi borykam się już od kilkudziesięciu lat. Głównie chodzi tutaj o mój żołądek, o to schorzenie, z którym właśnie żyję i pewnie żyć już będę do końca swoich dni, bo jest to jednak przewlekła choroba, która różnie się objawia, raz jest dobrze, raz jest źle, jest kilka lat, że jest wszystko w porządku, no a teraz nastąpił taki czas już od ponad roku, że rzeczywiście ten żołądek dawał mi popalić, stąd też spadek mojej wagi, bo wiele z Was pytało się mnie, jak co się stało, że schudłam, że dobrze wyglądam. Oczywiście bardzo dobrze się czuję, ale no to było związane właśnie z tym moim schorzeniem i z dietą, jaką musiałam wprowadzić, taką bardzo, bardzo delikatną, która no, powodowała właśnie, że moja waga spadała. To nie jest też do końca takie dobre dla kobiety, bo wiadomo, że twarz wygląda gorzej, kiedy nie ma, wiecie, tej podszewki z tłuszczu i w ogóle cała skóra na całym ciele wygląda trochę gorzej. I no i cóż, już na początku roku miałam zrobić badania. Kolonoskopia i gastroskopia. Kto miał, ten wie, z czym to się wiąże. Ja już miałam te badania robione wiele razy i wiecie, na żywca i w znieczuleniu teraz miałam robione w narkozie i bardzo bałam się tej narkozy. Ja się nie bałam niczego, tylko narkozy, dlatego że ja nigdy w życiu narkozy nie miałam. Ja w ogóle chciałabym być bardziej przytomna i wiedzieć, co się wokół mnie dzieje, jakby mieć kontrolę. Nie wiem, po co mi to jest potrzebne, ale gdzieś tam sobie uzdurałam, że ja chcę w tym uczestniczyć, w tym badaniu. A okazało się, że kompletnie nie pamiętam tego badania. No wiadomo, byłam w narkozie. Natomiast ten czas, dzień przed badaniami był straszny, bo wiązał się z oczyszczeniem organizmu, oczyszczeniem jelit i to powaliło mnie na kolana. Ja zawsze po takim oczyszczaniu czułam się fatalnie, ale teraz no, jestem starsza i już nie mam tyle siły i mój organizm po prostu... Nie miałam w ogóle energii i ostatkiem sił dojechałam na te badania. Tam oczywiście podano mi kroplówki, kilka kroplówek, więc to trochę mi pomogło, ale przez kolejne kilka dni czułam się dalej bardzo, bardzo, bardzo osłabiona.
Więc nie było mowy tutaj o nagrywaniu, choć miałam plany i wszystko gdzieś tu mam jeszcze przygotowane tematy do kolejnych filmów. No ale tak, życie tak napisało inny całkiem scenariusz. Teraz już czuję się w miarę dobrze, no i zobaczymy, jak tam, jakie będzie leczenie, jakie leki będę miała tutaj wprowadzane. Jeśli chodzi o wynik, bo to jest najważniejsze, więc no, ani nie jest lepiej, ani nie jest gorzej. No, nie jest gorzej, to jest bardzo, bardzo ważne, więc cieszę się, że jest tak, a nie inaczej, że jakby nie ma pogorszenia, więc cóż, dalej będę się leczyć i mam nadzieję, że za miesiąc, dwa, trzy, nie wiem ile to będzie trwało, poczuję się znacznie lepiej, że będę mogła się już normalnie odżywiać i że moja waga no nie będzie aż tak drastycznie niska, bo za dużo schudłam, zdecydowanie, zdecydowanie za dużo. Ja się oczywiście dobrze czuję w swoim ciele i wiadomo, nie muszę dźwigać jakichś tam zbędnych kilogramów. Natomiast no, w tym wieku takie chudnięcie kobiecie dojrzałej nie jest wskazane. No, wiadomo, z czym to się wiąże, już zresztą powiedziałam. Więc tak, czułam się niezbyt komfortowo i tak czytałam te wasze komentarze i tak sobie myślałam, Boże, jak dobrze, że mam takich ludzi wokół siebie, że dajecie mi siłę, jakąś taką wiarę we wszystko. No tak, trzeba, po prostu ja muszę przetrwać ten czas choroby i tych moich jakichś tam problemów statystycznych. Zobaczymy, może to wszystko wróci do normy, ale też chciałabym wam kilku osobom podziękować, bo wy tam rzeczywiście kiwałyście na mnie palcem, żeby po prostu nie katować się tymi informacjami, bo to też mnie dobijało, wiecie, no ja mam coś takiego, że ja muszę słuchać wszystkich informacji, oddechy do dechy, włączam telewizor i muszę wiedzieć, bo mi się wydaje, że jakby mnie coś spotkało, to ja będę lepiej na to przygotowana, a tak do końca nie jest, bo nie wszystkie te informacje są mi potrzebne i ostatnio właśnie będąc u córki, oni nie mają telewizora, więc nie oglądałam telewizji, byłam odcięta od tych informacji i zdecydowanie wtedy lepiej się poczułam i staram się tutaj też w domu, staram się, nie wychodzi mi to tak do końca, ale nie włączam właśnie telewizji tej informacyjnej. Choć jakoś telewizji mnie tak nie ciągnie, nie mam co oglądać, jakoś tak nic mnie nie przyciąga, jedynie co mogę sobie dobrego dać, to książka. I słucham audiobooków i w ogóle jestem w szoku. Nie wiem, czy wam mówiłam, że już chyba od roku czasu właśnie przeszłam na audiobooki. Wydawało mi się, że będzie to niemożliwe, że ta forma książki mi nie będzie absolutnie odpowiadała, ale powiem wam, że bardzo, bardzo mi odpowiada. Słuchałam do tej pory książek jeżdżąc na rowerze, więc to jest też taki fajny czas, bo audiobook, wiecie, możemy go słuchać i wykonywać jeszcze inne czynności, natomiast z książka, no to nic już nie możemy, czytając książkę taką tradycyjną, no nic nie zrobimy, więc to też mi się spodobało, że w międzyczasie mogę robić coś jeszcze innego, dobrego dla siebie, czy po prostu realizować pewne rzeczy w domu, tak, jak sprzątanie, gotowanie, czy prasowanie i tak dalej, że wykorzystuję jakby ten czas jeszcze dodatkowo i słucham książek. No i tak, bardzo mi się to spodobało. Ja korzystam z takiej darmowej aplikacji. Nie ma tam zbyt dużego wyboru. Raczej to są książki już, zdarzają się nowości, ale bardzo,
bardzo rzadko. To jest aplikacja Empik i ona nadal jest aktualna, miała być przez 3 miesiące właśnie taka darmowa i wybrane książki można było sobie właśnie słuchać za darmo, ale powiem Wam, że odkryłam wiele książek, które umknęłyby mi, bo gdybym miała wybrać w bibliotece książkę, to na pewno sięgałabym po nowości. No i wyłączył się aparat, rozładowała się bateria, musiałam naładować ją, zrobiło się już troszkę ciemno, ale chciałabym jakby dokończyć temat tych audiobooków. W międzyczasie przejrzałam swoją bibliotekę książek wysłuchanych i zaczęło mi się przypominać właśnie, co gdzieś tam wcześniej, na początku roku przeczytałam. Mówiłam Wam chyba, że to jest darmowa aplikacja Empik, zostawię Wam link. Ona miała być darmowa przez 3 miesiące, natomiast ja nadal z niej korzystam już prawie cały rok, więc nie wiem, czy też Wy będziecie mogły z tej aplikacji skorzystać, ale to tak jak mówię, to była taka moja mój pierwszy krok z audiobookami właśnie w tej darmowej aplikacji, ale teraz no, będę ciągnąć nadal tę przygodę. Jeszcze chciałam Wam zwrócić jedną uwagę, która bardzo mnie zaskoczyła. Mam tu na myśli lektorów. Zdecydowanie wolę, gdy książkę czyta mężczyzna. I wszystkie te książki, które były czytane właśnie przez mężczyzn, bardzo dobrze mi się słuchało. Natomiast niewiele jest lektorek, które czytają właśnie w tak dobry i taki przystępny sposób. Miałam takie momenty, że ja nie wiedziałam, to było czytane, wiecie, jednym ciągiem, nie było kropek, przecinków, nie wiedziałam, czy już skończył się rozdział, czy już zaczął się nowy rozdział. To było denerwujące, bo sama książka była świetna, treść bardzo, bardzo mnie interesowała i tylko ze względu na jakby książkę chciałam jej wysłuchać do końca. Oczywiście z danym lektorem można się jakoś tam do niego przyzwyczaić, zaprzyjaźnić się. Wiem, że będzie ta książka czytana właśnie w taki sposób i nic się nie zmieni. I często właśnie takie złe czytanie pomniejsza wartość bardzo, bardzo dobrej książki. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jak spojrzałam tutaj na tą moją bibliotekę, to zauważyłam, że przez ten rok słuchałam książek bardzo trudnych. Nie wiem, dlaczego takie moje były wybory i dlaczego akurat w tym czasie, w czasie koronawirusa, ja sobie wybierałam akurat takie książki, które no, nie sprzyjały, tak? Bo jeszcze bardziej jakoś tak często depresyjnie na mnie wpływały. No, różna była to tematyka psychologiczna, bardzo trudna, wojna, eksterminacja Żydów, więc może dwie pozycje były takie bardziej rozrywkowe. I jak przeglądałam sobie tę listę, to od razu, zresztą ja pamiętam tę książkę, ona była jedna z pierwszych, jakie zaczęłam czytać właśnie na początku tej epidemii. Zaczęłam ją czytać i to było ciężkie przeżycie dla mnie, bo i epidemia, i sama treść książki. Hania Yanagihara, Małe życie. Książka gruba, ona chyba ma 1000 stron, więc ja ją czytałam, słuchałam przez wiele godzin właśnie podczas jazdy rowerem. I powiem Wam, że to jest książka, która myślę, że każda osoba, która by ją nie przeczytała, to na pewno ją zapamięta do końca życia. To jest książka, której cierpi główny bohater i jednocześnie cierpi czytelnik. Ona jest pełna bólu, cierpienia, rozpaczy, niemocy i tego jest tak dużo, że w pewnym momencie myślałam sobie, to jest niemożliwe, żeby jeden człowiek przeżył w swoim życiu tyle cierpienia, tyle tragedii. Miałam takie momenty, że pomyślałam sobie, nie, ja nie chcę sobie
tego robić. Jest tak trudny czas, a ja jeszcze katuję się właśnie taką książką i pomyślałam sobie, nie, ja ją po prostu nie będę już więcej słuchać, ja ją odkładam. Znaczy, nie chcę dalej słuchać tej książki, ale tego nie mogłam zrobić, bo ja wiedziałam, że będę o niej myśleć i pomyślałam sobie, nie, ja ją muszę skończyć i ten etap bycia z tą książką skończy się i przestanę o niej jakby myśleć. Zresztą moja córka, bo ja często pytam się, co czytasz, ona się mnie pyta, co ja czytam. Zresztą u niej w biblioteczce widziałam właśnie tę książkę, tak, książkę i gdzieś tam cały czas jak byłam u niej, tak patrzyłam na tę pozycję i sobie pomyślałam, muszę ją kiedyś przeczytać. I kiedy córka dowiedziała się, że ja jestem właśnie w trakcie tego czytania i opowiadam jej i ona mówi, mamo, proszę cię, nie czytaj tej książki. Ja ją zaczęłam czytać i nie skończyłam, bo ona jest zbyt drastyczna. Nie rób sobie tego, nie rób sobie krzywdy, nie czytaj. No ale nie mogłam, przeczytałam. I to jest bardzo dobra lektura. Na pewno nie na ten czas, właśnie nie powinnam wam w ogóle dzisiaj wam o niej opowiadać, bo ona wam przysporzy na pewno tyle samo cierpienia co mi, bólu i takiej troski i takiej bezradności, ale przez moment nie żałowałam, że ją przeczytałam i to co przeżywa, nie będę wam mówić o jakby, bo tu jest najważniejszy główny bohater, bo wokół tego głównego bohatera toczy się akcja, w zasadzie ta akcja akcją jest sam główny bohater, którego życie jest straszne i to nawet jest takie niewyobrażalne, bo wydaje mi się, że tutaj zostało to jakby przerysowane, że dlaczego jedna osoba może przeżyć tyle w swoim życiu i jakby też poddaje się temu i mimo, że jego przyjaciele i wiele innych osób otacza go opieką, bo wiem, że to trwa wiele lat. To jest książka o czterech facetach, którzy spotykają się na studiach i później chyba przez co najmniej 35 lat swojego życia są gdzieś tam bardzo blisko siebie, są w ciągłym kontakcie i ten główny bohater też jakby ma wsparcie z ich strony, ale też pojawiają się inne osoby w jego życiu i dają mu wiele ciepła, miłości, ale to nie działa. To nie pomaga. To, co siedzi w jego głowie, nikt nie jest w stanie tego jakby wyplenić, nikt nie jest mu w stanie pomóc, znaczy on sobie tak to wyobraża, nie poddaje się terapii, on się okalecza, on sobie robi straszną krzywdę i nawet jako już wiadomo, że jako dziecko no nie mógł się ustrzec pewnych rzeczy, które robiły mu dorosłe osoby, ale później jako dorosły mężczyzna też wdawał się właśnie w takie, powiedzmy, taki związek, który był masakryczny i nic z tym nie robił. Nic z tym nie robił. Coś niesamowitego. W każdym razie on wciąż wszystkich przeprasza i to słowo przepraszam pojawia się setki razy, bo on ma siebie za potwora. On uważa, że to on jest winien temu, co go w życiu spotkało. I co jest tutaj jeszcze ważne, on jako osoba taka prywatna cierpi, ale jest też znanym właśnie prawnikiem i odnosi pasmo sukcesów w swoim zawodzie. I
Nikt nie wie tak naprawdę, co się z nim dzieje, i tylko jeden z bohaterów tej książki poznaje prawdę o nim, tak? I już wie, dlaczego jest taki bardzo wycofany, dlaczego boi się kontaktu cielesnego, dlaczego utyka, dlaczego jest właśnie taki poturbowany, dlaczego właśnie się okalecza i gdzie tkwi tutaj przyczyna. No widzicie, cały mój filmik będzie jakiś taki trochę depresyjny. Polecam Wam tę książkę, ale nie na ten czas. Musicie znaleźć sobie w swoim życiu taki moment szczęśliwości i wtedy możecie ewentualnie przystąpić do tej lektury. Albo może ja się mylę, może ja jestem taką osobą, która jest bardzo, bardzo wrażliwa i emocjonalnie bardzo podchodzę do treści czytanych i w ogóle tych, które gdzieś tam w życiu widzę, nie tylko tu blisko mnie, ale gdzieś tam w Polsce, na świecie i tak dalej, to wszystko mnie bardzo, bardzo dotyka, bardzo emocjonalnie do tego podchodzę i przeżywam. No cóż, chyba zakończę, bo mogłabym o tej książce na pewno wiele, wiele mówić, ale no po prostu trzeba ją przeczytać. Myślę, że tak, też miałam taką myśl, że osoby, które uważają, że ich życie jest złe, że są nieszczęśliwe, że borykają się z wieloma problemami, że nikt gorzej nie ma od nich, to niech przeczyta tę książkę. Ja wiem, że to jest fikcja literacka, ale jednak wiem, że istnieją osoby i to szereg osób na świecie, które cierpią i później się okazuje, że te nasze problemy, bolączki, cierpienia są niczym w porównaniu z tym, co przeżywają inni. Tak, to już chyba wszystko, co chciałam Wam przekazać w dzisiejszym filmiku. Ja oczywiście postaram się nagrywać już treści bardziej, bo zobaczcie, dwa filmy pod rząd, takie trochę inne, takie nietypowe dla mojego tutaj kanału i nawet sama jestem zaskoczona, że te treści się tak troszeczkę zmieniły. Ale mam nadzieję, że już kolejne filmy będą no, takie bardziej tradycyjne, takie, z którymi macie, no, do których się po prostu przyzwyczaiłyście, będąc tutaj u mnie na kanale. Bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia, cześć!